święta mamy tendencję do przejadania się. W Sylwestra natomiast często przesadzamy z alkoholem i kiedy rano po świetnej sylwestrowej zabawie budzimy się z potężnym bólem głowy, suchością w gardle i bardzo złym samopoczuciem, wiemy, że dopadł nas syndrom dnia poprzedniego, popularny kac. Jak sobie radzić z kacem i czy są sposoby, by go uniknąć, po raz kolejny próbowaliśmy to sprawdzić. Gdy tylko nas dopada, myślimy o tym, by jak najszybciej się go pozbyć. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, czym w ogóle jest kac? Żeby się tego dowiedzieć, warto wrócić pamięcią do szkolnych lekcji chemii. Kacem nazywamy zespół czynników, które występują po wypiciu większej ilości alkoholu. Jak wiadomo, alkohol bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego i szybko również metabolizuje. Przyczyną kaca najczęściej jest kwas octowy, który powstaje w wyniku przemiany aldehydu octowego w kwas octowy. I głównym właśnie winowajcą tych wszystkich dolegliwości, jak bóle głowy, wymioty, zawroty głowy i wiele innych czynników, jest najprawdopodobniej kwas octowy i minimalne ilości metanolu, który może również w tych przemianach się pojawić. Wiemy już zatem, czym jest kac, ale jak najlepiej sobie z nim radzić? Najbardziej banalną odpowiedzią wydaje się być po prostu nie nadużywać alkoholu. Co zrobić, gdy mimo szczerych chęci jednak przesadzimy z procentami? Dobrym sposobem jest uzupełnianie płynów, elektrolitów. Są różne preparaty uzupełniające elektrolity. Popularny taki preparat 2KC. Poza tym miód, cytryna, różne napoje. Okazuje się także, że popularny klin nie jest dobrym sposobem na pozbycie się kaca. Słynny klin klinem, czy to jest skuteczne? Myślę, że na bardzo krótką chwilę, bo również dostarcza się organizmowi następną dawkę alkoholu i to jest takie, tworzy się błędne koło. Alkohol znany jest od ponad 5000 lat. Skutki jego nadużywania także. A mimo to lekarstwa na kaca nie wynaleziono do dziś i nie zanosi się na to w najbliższym czasie. Pozostaje nam więc stosowanie starych, sprawdzonych sposobów na zatrucie alkoholowe, a najlepiej jest po prostu zachować umiar. W minimalnych ilościach na pewno czerwone wino, które nawet leczniczo działa, czy lampka koniaku. Po prostu ograniczyć picie, wszystko jest dla ludzi.